Chciałbym Wam pokazać krótką recenzję lampki z Lidla. Przepraszam, z Biedry. Bo chciałem sobie kupić lampkę Philipsa, taką warsztatową. Ale trafiłem za 49,99 w promocji lampkę z Biedronki. I ona wygląda tak. Tutaj ma słoncze do ładowania USB. Tutaj ma włącznik, tutaj ma wskaźnik naładowania. Tutaj takie niby gumowe, ale ta guma to strasznie twarda. Magnes z zawieszką, tu jak się odkręci, to można przechylać tym. No i ten magnes, powiem szczerze, że nawet trzyma nieźle. Lampka jest regulowana moc. Włącza się ją przez przekręcenie tego dynksa i tak świeci na najmniejszym, a potem się tylko zwiększy moc. I naprawdę powiem, że daje ostro na maksymalnym oświetleniu. Tak jest minimalne, zaraz zmniejszę. Może zgaszę światło na chwilę w garażu. Tak jest minimalne oświetlenie, a teraz zwiększam moc. Telefon to jednak oszukuje i sobie koryguje przesłoną. Może włączę chociaż podstawowe światło, pyk. I pokażę wam tu na ścianie. Tak świeci i zwiększamy jasność. No wali, mega. Na magnesiku ta część jest ruchoma, można ją sobie w takim zakresie przestawić, o, aż dotąd, a też w ten sposób, że jeszcze na boki. No i moc magnesu, jak widać, całkiem. Świeci solidnie. Naprawdę, powiem wam, że fajny sprzęt. Nie wiem, jak długo świeci, bo nie testowałem jeszcze, ale o, pyknęło bez pyknięcia, zgasło. Ale na razie za te pieniądze to jestem zadowolony z tego sprzętu. 49 zeta to jest luks. Także jak na razie polecam. Będzie pewnie update, jeżeli coś się spierdzieli. To tak. Na razie.